Hejka wszystkim, mamy dzisiaj ostatni dzień grudnia. Dzisiaj Sylwester. Trzeba zrobić coś na gorąco pod wódeczkę, nie? Co? Tak pomyślałem, że mam jakiś kilogram, może półtorej łopatki. Troszeczkę oszukany strogonow, ale zrobimy strogonow. Ja ogólnie strogonowa lubię na wołowinie, na dobrej jakości mięsa, ale zrobimy dzisiaj na łopatce. Rozgrzejemy nasze żołądki dzisiaj wieczorem. Nie tylko strogonowem. Tak, łok już czeka. Tutaj już sobie mięso pokroiłem i przyprawiłem. Za chwileczkę mi się mój smalczyk domowej roboty ze skwareczkami rozpuści. Wrzucimy teraz to mięsko i będziemy chwilę dusić. Poleciałem dzisiaj na łatwiznę i użyłem takiej przyprawy już gotowej. To jest przyprawa jakaś gulaszowa. Też można zastąpić taką przyprawą, więc przyprawiłem, wymieszałem, dodałem troszeczkę soli i to sobie tak poleżało parę godzin. Za chwileczkę będzie w patelni. No i łopatka nam tutaj już pięknie skwerczy. Zapach musi się niesamowity. A w tym czasie, żeby nie marnować czasu i żeby mi się nie nudziło, kroję dwie białe cebule i dwie czerwone cebule salarki. Okruszymy całość łyżką mąki. Wystarczy. No i tak, mieszamy, wstrząsamy, pilnujemy i wąchamy. Możemy też smakować i co nam brakuje, po prostu dorzućmy. Ja mam tutaj pieprz rozgnieciony w moździerzu, daje go dość sporo. Strogonow musi być pikantny. Obok mam już przygotowany gar. Do tego gara teraz przerzucimy strogonowa. Znaczy nie strogonowa, bo jeszcze nie jest gotowy. To ma być strogonow. Strogonow w drodze wyjątku dzisiaj z wieprzowiny zamiast z wołowiny. Ja zazwyczaj, tak jak już wcześniej chyba wspomniałem, że lubię robić strogonowa z wołowiny i to z mięsa dobrego gatunku. Mięso już przerzuciłem, jest już w garze, a teraz na tą samą patelnię rzucimy troszeczkę masła klarowanego, już nam się troszeczkę rozpuściło. I teraz rzucimy na to pieczarki. Pieczarki poddusimy. Pieczarki, jak widać, już nam podskakują. Jak widzicie, pieczarki są grubo pokrojone i to takie plastry po pół centymetra, nawet i grubsze. Możecie pokroić w połówki, w ćwiartki. Pieczarka powinna być wyczuwalna. Do tak podduszonych pieczarek wsypujemy cebulę. Jak już wspomniałem, cebula jest dwie cebule czerwone, dwie cebule białe. Aby mi się nie nudziło, przyszykuję resztę, czyli paprykę, ogórki, koncentrat pomidorowy, papryczkę chili, ale w kolejności. Pieczarki z cebulą mamy gotowe, teraz rzucamy 2-3 ząbki czosnku. Jak już ten czosnek odda swoją eksplozję zapachu wrzucony w tą całość, dodajmy teraz paprykę. I musimy poddusić paprykę do takiego stanu lekkiej miękkości. Jak już nam się pięknie papryka poddusi do lekkiej miękkości, wrzucamy pokrojonego ogórka. Kiszonego. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten kontrast kolorów, a ten zapach w powietrzu. A teraz jeszcze dorzucę tutaj taką łyżkę papryczki chili. Jeżeli będzie mało, dorzucę oczywiście więcej. Już mamy prawie koniec duszenia, więc nie zapomnijmy o łyżeczce papryki wędzonej, łyżce papryki słodkiej. Teraz jak nam się już wszystkie składniki wymieszały, przerzucimy to do garka. Mamy to już w garku, teraz wrzucamy puszkę pomidorów. Teraz to pięknie poddusimy, wymieszamy smaki, spróbujemy i zaraz ocenimy, co nam tu jeszcze brakuje.
Ten zapach, ten aromat, rewelacja. Fajnie nam się to tak zagęściło, ale jeszcze nie do końca, więc dodam jeszcze tak na pół kubeczka łyżka mąki i łyżka śmietany, żeby tutaj do tego dorzucić. Rozrobiłem sobie, to już mam przygotowane. W międzyczasie wrzuciłem, tak jak widzicie, pietruszkę posiekaną. No i chwilę jeszcze zamieszamy, poddusimy i będziemy zagęszczać do takiego stanu, do jakiego chcemy. Już zagęściłem łyżką mąki z wodą i śmietaną. Taka gęstość jak dla mnie, w zupełności mi to odpowiada. Nic już więcej nie brakuje. Po dodaniu jednej kostki wołowej i troszeczkę magii, myślę, że już doprawiłem to dostatecznie, także polecam. To już mamy gotowe. No i będzie czekało na noc sylwestrową jako gorący posiłek do wódeczki. Jak najbardziej polecam. Smacznego wszystkim.